drodzy odbiorcy, to sierwo nie jest dla osób poniżej 18 roku życia, ani dla ludzi o słabych nerwach, ponieważ treść tu zawarta zawiera sceny drastyczne z pograniczem marginesu, co może prowadzić do demoralizacji, a u osób podatnych, słabszych, wywołać odruchy wymiotne. Więc prosimy o osoby wyżej wymienione o rozsądek i rozwagę. Odradza się również słuchania tego syfu kobietom w ciąży, ponieważ mogłoby to wpłynąć niekorzystnie na rozwój płodu. Sprawdź, jak niektórym odbija palma, pękła flaszka, następna i od razu chcą się trzaskać ktoś na kogoś na słabo. Myśleli, że jest rzeźnik, koło dostał raz, dwa za słabo. Upadł na krawężnik, pęknięta czaszka, ledwo co się wykaraskał. A pamiętasz, jak pacjent zaśgał swoją laskę, bo go zdradziła, a dopiero co skończyła 18, się wykrwawiła na śmierć. Policja jak zawsze przybyła po fakcie, a przypomnij sobie tą masakrę, jak nagle ojciec dostał jazdę, wycił w pień rodziny, a na koniec odjebał sam się, a sąsiedzi mówili, że żyli przykładnie. Nie było słychać na klatce, żeby się kłócili, aż tu patrzcie, jak nagle można dostać szajbę z normalności. Niedaleko do niepoczytalności, takie chore akcje to nie nowości. Lokalnie znany oprych wynajął dwóch gości, żeby komuś dla przykładu pogruchotać kości. Po znajomości za hajs oni na to poszli, baseballami tłukli typa do nieprzytomności. Chuj wie co mieli w głowach, ale nie mogli tego opanować. Choć już się nie ruszał wcale, tłukli go dalej, aż jucha poleciała z ucha i wyzionął ducha. Sprawa chujowa, bo mieli go tylko poturbować, ale przestali się kontrolować. O czym mowa, że w jednej chwili możesz ześwirować i zrobić coś, czego do końca życia będziesz żałować. Puenta, nie dać się opętać. Delikwentów stara recydywa, razem byli w pierdu, wyszli, chcieli sobie poużywać. Znali jedną, co miała to w naturze, kiedyś pracowała w agenturze, ale miała problem z alkoholem. Namówili ją za flachę i dwa piwa, to był chyba wtorek. Ona napierdolona jak worek, pierwszy koleś rozpiął rozporek i robi swoje, ale zaczęło ją boleć, prosiła by przestał. Potem pojeb wcisnął jej butelkę, bo mu nie stał. Potem piznął z liścia, choć mówił, że nie chciał. A ten drugi gówno w bani też miał, to się na nią zesrał. Taka perwa, kazał jej to wpieprzać, potem jebnął z dekla, bo miał nerwa. Co za wynalazki przychodzą na ten świat. Dalszy ciąg historii to już krwawy spektakl. Jak skończyli, to nie była pewna, jak się nazywa. Tak ją pochlastali, nawet krawiec by jej nie poszywał. Jeszcze była żywa, jak ją zawijali w dywan. Walczyła, oni stali i patrzeli, jak odpływa.